Rozmowa dnia, Mariusz Kluszczyński, dzień dobry, a moim gościem jest dziś starszy brygadier Sławomir Herbowski, zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie komendancie, wojewoda dziś podczas uroczystości podziękował strażakom za zaangażowanie w walkę z pandemią koronawirusa. Jaka tam panowała atmosfera na tym spotkaniu? To, co najtrudniejsze raczej już za nami, czy to, co najgorsze jeszcze przed nami? Panie rektorze, tego na pewno nie wiemy. Myślę, że dużo złego jest za nami, ale co nas czeka, dokładnie nie wiemy. Wiemy, że pandemia się rozwija, coraz więcej osób mamy zakażonych. Też niestety wśród strażaków pojawiają się zakażenia. Staramy się sobie z tym radzić, no ale cały czas musimy być przygotowani na dalszą walkę i na udzielanie pomocy osobom tego potrzebującym. Pojawiają się takie przypadki, bo również jesteście w bezpośrednim kontakcie z różnymi osobami, realizując swoje różne zadania. Tak, od początku pandemii odnotowaliśmy już ponad 4,5 tysiąca różnego rodzaju zdarzeń związanych z działaniami z koronawirusem. To przede wszystkim też zapewnienie osobom w izolacji, osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do pożywienia chociażby, czy zapewnienia środków higienicznych, to dowożenie przez strażaków, zwłaszcza strażaków ochotniczych straży pożarnych, osób tego potrzebujących na szczepienia, to różnego rodzaju kampanie informacyjne, ale to też dystrybucja środków ochrony indywidualnej przez nasz magazyn, który mamy utworzony przy Komendzie Miejskiej w Toruniu. Przeładowaliśmy już około 30 tirów ze środkami, z maseczkami, ze środkami dezynfekcyjnymi, które dystrybuowaliśmy do szkół, do samorządów, do parafii, aby tą ochronę zapewnić jak największą. Mamy też dwa magazyny tlenowe w Toruniu i w ośrodku szkolenia w Łubiance, gdzie mamy cały czas w rezerwie butle z tlenem w przypadku awarii instalacji w szpitalach. My jako strażacy w trybie alarmowym naszym sprzętem te butle zawozimy do szpitali, aby osoby wymagające tlenoterapii nie zostały pozbawione tego najcenniejszego leku, jakim w przypadku koronawirusa jest zapewne tlen. Były już takie potrzeby, takie sytuacje? Tak, już 24 takie akcje mieliśmy, gdzie ten tlen do szpitali dowoziliśmy. Panie komendancie, mówimy o tym, jak jesteście zaangażowani w walkę z koronawirusem. To w zasadzie możemy mówić w tej chwili o tym, że mamy czwartą falę, spokojne wakacje, w miarę spokojne. Od początku jesieni tak naprawdę wzrost zachorowań. W tej chwili na czym się skupiacie? Jakie są najważniejsze zadania strażaków w tym zakresie? W tej chwili staramy się też wspierać system Państwowego Ratownictwa Medycznego, bo w naszych szeregach jest 112 wykwalifikowanych ratowników medycznych. Blisko połowa z nich zasila zespoły ratownictwa medycznego. Pracują czy to na karetkach, czy na SOR-ach, czy w służbach zdrowia, poświęcając swój wolny czas po służbie właśnie na pracę w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Też 16 strażaków pracowało, było oddelegowanych do pracy w Szpitalu Narodowym, na Stadionie Narodowym, gdzie swoje zadania wykonywali. I też w ostatnim czasie, 10 listopada, wrócił do kraju jeden strażak z naszego województwa, który z grupą innych strażaków udzielał pomocy w Rumunii w związku z pandemią COVID-19. Do tego dochodzi nam też duża ilość tzw. izolowanych zdarzeń medycznych, gdzie zespoły ratownictwa medycznego są zaangażowane w inne działania, czy akurat brakuje zespołów, czy nie mogą wyjechać na czas. W te działania angażują się strażacy, wyjeżdżamy naszymi zespołami. Każdy strażak jest przeszkolony w zakresie pomocy medycznej. Mamy odpowiednie wyposażenie, torby medyczne, sprzęt i też tą pomoc potrafimy udzielić, więc robimy wszystko, aby nasi mieszkańcy czuli się jak najbezpieczniej i tą pomoc mieli udzieloną jak najprędzej. A warto pamiętać o tym, że innych zdarzeń nie ma mniej, że one wciąż mają miejsce i swoją pracę, tę codzienną, zwyczajną, musicie wykonywać. Dokładnie. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 30 tysięcy różnego rodzaju zdarzeń w województwie kujawsko-pomorskim. Ta ilość się zwiększa niż w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rok się jeszcze nie zakończył. Podsumowanie na
czas na podsumowanie przyjdzie, ale już widzimy, że tych działań mamy niestety znacznie więcej, zwłaszcza w zakresie miejscowych zagrożeń, niż w roku ubiegłym. Mówił Pan o zaangażowaniu m.in. w akcję dowożenia na szczepienia. To strażacy z ochotniczych straży przede wszystkim w to byli zaangażowani. A jaki jest poziom wyszczepienia wśród samych strażaków? Trudny do określenia. Myślę, że większość strażaków jest wyszczepiony, ale no, też przepisy o ochronie danych osobowych nie pozwalają do końca identyfikować, kto jest zaszczepiony. Przymusu szczepienia wśród strażaków nie ma. No, nie tak jak w przypadku wojska, gdzie chyba te dane są w jakiś sposób zbierane przez służby. Nie wiem, jak jest w wojsku. W każdym razie no, liczę na to, że większość strażaków jest, jak nie wszyscy, osobami odpowiedzialnymi i szczepią się. Zresztą samo to, że OSP jest zaangażowana w dowożenie, to też w jakiś sposób promuje szczepienia, bo przecież strażacy ochotnicy w swoich tych lokalnych społecznościach z pewnością cieszą się dużym autorytetem. Tak, strażacy ochotnicy to jest naprawdę armia wspaniałych ludzi, którzy wykonują wspaniałą robotę. Na szczepienia dowieźli ponad 1300 osób. No, też trzeba powiedzieć, że dowoziliśmy takie osoby, które w własnych siłach nie są w stanie dotrzeć na to szczepienie. I tutaj właśnie strażacy ochotnicy w ramach programu Szczepimy się z OSP wykonywali naprawdę potężną pracę. Panie komendancie, zmienimy temat, bo trwa sezon grzewczy, liczony tak zwykle od 1 października. W tym okresie zawsze namawiacie do tego, żeby zwracać uwagę na chociażby szczelność instalacji grzewczych. Rozpoczyna się tradycyjna akcja, w której mówicie o bezpieczeństwie. W tym roku także przypominacie, że czad może być śmiertelnie niebezpieczny. Oczywiście, jak co roku na początku sezonu grzewczego inicjujemy kampanię Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa i zachęcamy właśnie społeczeństwo do zakupu takich czujek, wyposażania się w takie czujki. Czujka oczywiście nie jest w stanie zastąpić zdrowego rozsądku i przepisów, bo te oczywiście musimy wypełnić. Należy, przypominam, czyścić przewody kominowe 4 razy w roku opalane paliwem stałym, 2 razy w roku paliwem ciekłym lub gazowym. Należy dokonywać przeglądu instalacji gazowych, wentylacyjnych, kominowych raz w roku i to musi robić osoba upoważniona, wykwalifikowana. I dopiero jeżeli mamy to wszystko zapewnione, sprawdzone, bezpieczne, myślę, że wspaniałym dopełnieniem tego całego systemu bezpieczeństwa w naszym domu jest czujka, która no, może zastąpić nasze zmysły, bo czad jest, jak Państwo wiecie, gazem bezwonnym, bez smaku, nie widać go, nie jesteśmy w stanie go wyczuć, a małe urządzenie elektroniczne za niewielkie pieniądze naprawdę może uratować nam życie. Musieliście już w tym sezonie interweniować w związku z czadem w regionie? Tak, w związku z czadem w regionie w tym roku już mieliśmy ponad 140 różnego rodzaju interwencji. Zanotowaliśmy 60 osób podtrutych czadem, w tym niestety 19 dzieci. No i niestety w tym roku już była jedna ofiara śmiertelna związana z czadem, a generalnie w pożarach w tym roku w województwie kujawsko-pomorskim zginęło już 13 osób. To jest tak, że świadomość się zwiększa. Jesteśmy nieco bardziej świadomi niż jeszcze kilka lat temu, jeżeli chodzi właśnie o tlenek węgla. Zapewne, bo widzimy tutaj od paru lat delikatny spadek wśród ilości ofiar w pożarach, ale chciałem tu też zaznaczyć właśnie, że najwięcej pożarów i ludzi ginie we własnych domach. Poza rolnictwem to właśnie obiekty mieszkalne są największym źródłem zagrożenia. Czyli tam, gdzie teoretycznie powinniśmy czuć się najbezpieczniej. Powinniśmy czuć się najbezpieczniej. W skali kraju rocznie ginie około 500 osób w pożarach. Z tych 500 około 400 we własnych domach. 8 na 10 ginie we własnych domach, czyli w naszych twierdzach, tak, w których, tak jak pan redaktor wspomniał, czujemy się najbezpieczniej. Widać, jest to złudne. No, czasami rozmawiamy, ale ja przecież w domu nie mam kopciucha żadnego, nie palę w piecu, co mi się może stać? Może stać się bardzo dużo rzeczy. Mamy bardzo dużo elektroniki w domu różnego rodzaju, popodłączanych dużo odbiorników elektrycznych. One ulegają awariom. Nawet są przypadki, że zapala się telefon komórkowy czy zasilacz od telefonu komórkowego, a z reguły go mamy w nocy przy łóżku. Najwięcej osób ginie w nocy we własnych domach i to jest właśnie to niebezpieczeństwo. To czad proszę nie wiązać czy dymu tylko wyłącznie z paleniem w piecu. Ja nie mam pieca kaflowego, nic mi nie grozi. To naprawdę jest złudne. Pożar czai się w każdej chwili, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, od czego on powstanie, jakie mogą być
jego skutki. Także tutaj ta kampania Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, naprawdę niech ona za nas czuwa. Tak jak powiedziałem, niewielkim kosztem możemy sobie kupić bezpieczeństwo. To jest tak, że trochę bagatelizujemy zagrożenia? Wydaje mi się, że tak, że to jest to, że wracam do domu, już jestem bezpieczny, nic mi się nie może stać. Niestety nie. We własnym domu to są, wtedy dochodzi do największych tragedii, gdzie nasza czujność jest uśpiona, a jednak statystyki pokazują, że nie, że jest tam nie do końca bezpiecznie. Mówił Pan na początku o przepisach, o tym, że powinniśmy sprawdzać te instalacje, kontrolować, zlecać to specjalistom. A jak jest w praktyce? Często zdarza się, że strażacy wyłapują, że te kontrole nie są regularnie przeprowadzane? Znaczy, strażacy kontrolują tylko obiekty publiczne. My nie mamy wstępu do mieszkań prywatnych. Dlatego tutaj tylko nasze prośby, zalecenia, edukacja, informowanie, wpływanie również za pośrednictwem mediów, aby w te czujki się zaopatrywać i przestrzegać przede wszystkim przepisów, no bo czujka nie zastąpi, tak jak powiedziałem, zdrowego rozsądku, nie zastąpi przepisów. To ma być tylko dopełnienie całego tego systemu bezpieczeństwa w naszym domu, czyli dochować przepisom, zadbać przede wszystkim o własny dom, o wentylację przede wszystkim, żeby ta wentylacja była drożna. Nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych, nie zaklejajmy ich papierami czy gazetami. Skoro tam wieje przez tą kratkę, to znaczy, że wieje świeże powietrze, które jest nam potrzebne do życia. Dbajmy też, aby wietrzyć mieszkania, rozszczelnić czasami okno, bo czasami robimy sobie hermetyczne termosy z naszych mieszkań i budujemy klatki, w których ciężko nam się potem w razie niebezpieczeństwa czy pożaru wydostać. A co nas powinno zaniepokoić? Jakie zachowanie, jakie odczucia? Czad przede wszystkim wiąże się bardzo silnie z hemoglobiną w naszej krwi, powoduje senność, zawroty głowy, przyspieszony puls, także takich objawów nie lekceważmy. Jeżeli coś takiego wyczujemy, otwórzmy okna, czy udajmy się na zewnątrz, przywietrzmy, zadzwońmy pod numer alarmowy 112, straż przyjedzie, sprawdzi czujnikami, czy coś jest nie tak, czy jest podniesiony poziom tlenku węgla. Jeżeli tak, będzie trzeba zlecić badania specjalistom, jaka przyczyna, ale lepiej w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadzwonić do straży pożarnej, poprosić o pomoc, o sprawdzenie, niż potem już działać interwencyjnie. Nawet gdyby miał być to fałszywy alarm, to lepiej na wszelki wypadek. My wolimy jeździć do fałszywych alarmów niż gasić pożary. Dziękuję bardzo. Starszy brygadier Sławomir Herbowski, zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, był gościem Rozmowy Dnia. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.